No to witamy w Irkucku! Jednym z najważniejszych powodów, dlaczego przyjechałem do Irkucka, było wyrobienie wizy mongolskiej. A wyglądało to w taki sposób, że trzeba było najpierw znaleźć ambasadę mongolską, przygotować sobie zdjęcie, paszport i załatwić sobie jakiś booking na booking.pl. Trwało to jakieś pół godziny, no i mam nową wizę w paszporcie. Wyrobienia paszportu, fajnie było też kogoś poznać w tym pięknym mieście. Także przedstawiam wam Julię. Julia gra na harpie i za chwilę pokażę, jak to się robi. Udało się! Przejechałem 7000 km autostopem i jestem nad Bajkałem! To dzień dobry, misiaczki! Jedno z moich marzeń spełnione. Noc nad Bajkałem, może nie w namiocie, bo nie chciało mi się go rozkładać, ale też jest zajebiście. Patrzcie na to. W sumie była śmieszna historia, bo poznałem pewną Ninę. Ninę, bo nie umiem wymówić jej imienia, bo jest z Iranu. I tak w sumie wyszło, że nie mogłem oprzeć się, żeby nie opowiedzieć tej historii. Ogólnie miałem jechać do Mongolii i tak jakoś wyszło, że Nina namówiła mnie jeszcze na szybki spacer. No i tak na tym spacerze siedliśmy sobie na głównej ulicy, no i zaczęliśmy słuchać jednego z ulicznych grajków. No i jak się okazało, tym ulicznym grajkiem był pewien Sergiej, który zaprosił nas do swojego mieszkania, które okazało się domem dla podróżników. Także jesteśmy w domu podróżników. A tu nasza ekipa z Rosji. Którzy też podróżują dookoła świata. A my się właśnie zbieramy na festiwal muzyki etnicznej! No to jesteśmy na miejscu. No. Mamy w mojej kuchni. Got mud on your face, you big disgrace. Kicking your can all over the place. Singing we will rock you. Nie mam żadnego pojęcia, co się właśnie dzieje. Tak, dawajcie, dawajcie. Moja ciemna bryła jaka, ja na rubajce, ja na rubajce, bo haha, moja ciemna bryła jaka. Zostaliśmy zaproszeni do stolika jednych z grup, które dzisiaj występowały. Posiadóweczkę. Najlepiej,
dlaczego w Ulan-Ude jest tak dużo skośnookich? Z tego powodu, że na terenie Beriaci, czyli tutaj, gdzie właśnie się znajdujemy, była kiedyś Mongolia. I kiedy Rosja zabierała sobie właśnie tą część Mongolii, Mongoły mieszkające tutaj zwyczajnie nie chcieli opuszczać swoich domów, więc zostali sobie w Rosji. A ja właśnie lecę złapać jakiegoś busa, który wywiezie mnie poza miasto, żebym mógł spokojnie łapać stopa już w stronę właściwej Mongolii. No ja, misiaczki, właśnie jestem na granicy rusko-mongolskiej i taka ciekawostka, trzeba przejechać granicę samochodem, nie można przejść na piechotę. Także warto ubezpieczyć się w cierpliwość i czekać na kogoś, kto was przewiezie przez bramki. No, ale powiem wam, że Ruscy są niesamowicie pojebani i na granicy trzepią każdy samochód, wszystkie rzeczy. No coś niesamowitego po prostu, tyle czasu się traci. No wszystko, przyjściuteńko przetrzepują. Ogólnie na granicy nie wolno nagrywać, no ale obczajcie, wszystko wyjmują. Przejebane. No totalnie wszystko, z lusterkami łażą. Trzepią każdą torebeczkę. Ja pierdzielę.